Zatoczyła się muzyka, ponieważ tutaj są przeciwnicy, ale żadnego nie widzę. Czy coś do mnie strzela, ale trafienie idzie mu bardzo marnie. Tylko słyszę strzały. Kici, pewnie na dachach są oczywiście. O. Mniej więcej gdzieś w takiej okolicy zabiliśmy tego Frankenbilla. Tak. Nie, to są sklepy w tym samym miejscu. No. Bo to jak ten, jak zauważyłeś, no to jest ten sam plan miasta. Do góry za unisko, czy to jestem? No, full od wszystkiego pozostałego. Jak tam się dostać do ciężkich cholery? No, teoretycznie jest na środku miasta ten punkt. Jest na środku drogi, tak perfidnie. Wiesz, te wskaźniki kierunkowe, to one są zwykle mocno niewydarzone. Jak ty się dostawałeś na górę w tamtym poprzednim? Co to jest do cholery? Ten gość do mnie... Momencik. Gościu jest w stanie do mnie strzelić, a ja do niego nie. Nie fair. No, tak działają snajperzy. Na co snajperzy masz shotguna? A, no to jest nie fair. Ja mam snajperkę do ciężkiej cholery. A! Jest Lance Infantry. Ja też właśnie znalazłem gościa. Tak, drzyj się, głośniej. Głośniej się, koleś, drzyj. Seriously. I wanna hear you scream, tak? No bo oni mają cholerne pancerze, które mnie wkurzają i ciężko jest się przez nie przebić, a moim prądem i ogniem po prostu... O, proszę bardzo. O, zamacany na śmierć. Co to za... What a way to die! Badass Defender to był z pistolecikiem. A koło niego dostał drugi typ z tym, z karabinem. Nie z karabinem, tylko z tym, z shotgunem, to już mówię. I ten, i... strzelali do mnie, kurde, z połowy mapy, nie? No, z połowy mapy to przesadzam oczywiście, ale... You get the general idea. No. I see you! Dostałam się gdzieś na górę, ale obawiam się, że niestety nie o to miejsce chodziło. Gdy ktoś wspominał o dachach. Aha, dobra. Szukam wejścia na dachy. Jestem na jednym z dachów, ale plazmy jest zupełnie przypadek. Badass Defender. Właśnie jednego takiego położyłem z chwieżką. Ale to i tak są sody. Zarazem i... A kurde mol. Ciałki strzelają do mnie elektrycznością. A, tam na górze jest. Chyba... nie, tutaj. Próbuję ich obejść, ale... nie, nie uda mi się to. Emmet. Nie rozumiem twojej logiki. Pozwolasz, pozwolasz ich obejść, skoro możesz ich zabić. Troszeczkę mi... no co za... zawadzają. No właśnie. Czy ktoś u ciebie ma rakietnicę? Chyba tak. Dodatek strzelającą prądem. Bierz za ciebie? Nie, ja już sobie wstałam. A, okej. Ty! To jest heada. To jest wytypowany, żeby zostać heada? Powiedz a! Nie powiedz a, nie chowaj się za śmietnikiem. Tak jak ja w Deus Exie. Za kiblem się chowałem. Znaczy, to nie jest, przepraszam, śmietnik. A nie, to jednak jest śmietnik. Stoi za daleko. Ale i tak dam radę zabić. A ty co się gapisz, masz. Kolejny zamacany na śmierć. Żebyś to teraz widział moją minę. Domyślam się.
No niestety, ale jej ataki wręcz tak właśnie wyglądają. Ogólnie jak tak jest ciemno i strzelam pod słońce, to jest na zasadzie, gdzieś tam jest przeciwnik, muszę tam zacząć strzelać. A ponieważ większość moich broni bazuje na precyzji, to... Yeah, oh well. It takes time. Gdzieś tu jest ten... dymnik cały. O, jakiś ciołek znowu zaczyna do mnie strzelać. Do mnie zaraz też. Się znowu wkurzę. Dobra, misiak, gdzie jesteś? A tu! No, co za brzydki madafaka. Jaraj się, cholero. O, ładnie. Tak, jasne. No co za... Postaram się dobiec. Nie trzeba. Okej, wstałeś. I tak ruszę w twoją stronę, bo tutaj u mnie już pusto. Nikogo już tutaj chyba nie mam do ustrzelenia, a w każdym razie nikogo nie widziałam. No mnie skleden z rodzaju. No u mnie wręcz przeciwnie, zaczęłam się nudzić. Okej, była klęsk po rodzaju, poradziłem sobie. Mam praktykę z działaniem w przypadku klęsk. As sad as it is. Też mam doświadczenie, jeśli chodzi o pracę w przypadku klęski. A, tutaj jest. Chociaż przydałoby się wejście na dachy do jasnej ciasnej. Tada. O, na przykład. Bo my tutaj mamy do posprzątania. Przestań się ruszać, ciężki cholery. Gin z honorem, a nie zasłaniaj się w... Ty mogę zarymować. Skrzynki z amunicją. No i posprzątaliśmy na dachach. Jeszcze coś do nas strzela. Do mnie chyba nic. Aha. Na ciebie się ktoś napalił? Tak. A, tam widzę ich. Nie lubię być jedynym gościem, bo jak oni do mnie strzelają, to nie są w stanie do nich wycelować jak trzeba. Skorpy są młode, męczą szczególnie. Oni są na tyle twardzi, że ja sobie mogę do nich strzelać 10 lat. Chodź tu, kiciuś. O właśnie, o to mi chodziło. Czekaj, myślałem, że poczekam, żeby jeszcze 4 gości zaśpiewam. 40 lat minęło. Skoro na jednego 10 lat. No tak. Dobra, możemy z nią spać w każdym razie. Co to za wrzaski? No, jak ginie od obrażeń elementarnych, to jego tam trepią cały czas, nie? Spadłam, bolało, a tam jest skrzynka z amunicją. Daj znać, kiedy będziesz gotowa, żebym mógł odpalić transport. Tutaj gdzieś widziałam skrzynkę z amunicją. O, właśnie tutaj. Ale nie mogę żadnej z tej amunicji wziąć. Także tak, możesz odpalać transport. To jest dziękuję, wydaje Bygna. A to nie jest transport, to jest... A, możemy się, że tak powiem, teleportować, że od razu do tego, od razu do... New Haven. A czy gdzie to tam jest nagroda za to? Znaczy wiesz, bo jeżeli mamy wyjść, to chyba musielibyśmy wyjść... Nie mamy wyjść, to jest kwestia zakończona. Możemy polecieć do New Haven po dwie nagrody za questy. Wiesz, tutaj jest wyjście. Ale tu jest teleportacja do New Haven. No dobra, dobra. Tak, wiesz. Ale... Tak tylko mówię. Czy myśmy to mieli oddać w New Haven? Tak. Znaczy to nie. Ale pewnie mamy inne rzeczy do oddania w New Haven. To mamy oddać w New Haven.
O, Survivor Class Mod. Plus 8 Team Health Generation. Nice. I sniper. Zerknę, czy mamy coś na Bounty Board. Mhm. A ja zmienię ten, zmienię... Class Mod. Nie, nie mamy nic na Bounty Board. Jest czarna łapka. Tfu, Boże, czarna. Dalto. Ojej, daltonizm się kłania. Czerwona. Jak będzie walka z bossem, to chyba zmienię z potem na ten, na obrażenia krytyczne, ten mod i celność. Oho. Dobra, kolejne questy mamy do oddania w chyba, no, Roscommon's East. In the middle of nowhere? Tak, nowhere, in the middle of, tak? The middle of dobra. Nowhere. Dawaj. Middle of nowhere. Lecimy. Bo to jest kolejne teleport party. Ale już się kończy. Uki. Pistolet nazywa się gołąb. Sometimes I forget to reload. Yeah. Ale ma małe obrażenia i niewiele nabojów w magazynku, więc... Ale nie... Chociaż fajnie wygląda z tego, co widzę, czekaj. Wuhu, patrz na mnie. Co? Co? O matko. Okej. To nie takie sometimes. Ale ma mało obrażeń. Ale nie wyzużywa amunicji. To fakt, to fakt. Mogę sobie chodzić po tej porze w ten słup, Pandorze. This trigger happy taken to a new level. Dobra, to musimy oddać ale temu to jest tak malutka jednemu. Broń. Idealne dla ludzi bez kompleksów. Dobra, bierzmy samochód i jedźmy na miejsce. Dobra, ja chcę sprzedać trochę złomu, wiesz? A, dobrze. A, widzisz? A. Będziemy się ścigać? Kto to pociągnie wyżej? Wiesz, jak to się skończy? Zwiędnięcie musu. Tak? Tak, yeah, zdecydowanie. Nieznanego mi względu, teraz wszystko, co mam w ekwipunku, jest pociągnięte taką różową kreską. Podejrzewam, że moja karta graficzna ma coś ze sterownikami, nie tak? Ups. Bo właśnie słyszałem coś, co nie chciałem do końca sprzedawać. Och, wel. 4, 40 razy 7, czyli 280 ponad damage, bo to jest 62 w sumie. Meh. Oj, nie to. No. Jakby co, to teleportuj się do Gunner's Seat. Już pojadę na miejsce. A. My cały czas wybieramy Rocket Launcher Vehicle. A jest tutaj jeszcze Machine Gun. Bo ten Machine Gun jest... taki mech. No, mamy ten, mamy nowy przymiotnik, który zastępuje nam zubożały ostatnio zasób słów. Mech. Dobra, dobrze. Wysiadka? Czekaj, spalę troszeczkę Spider Antlingu. Widzę, że bardzo cię polubiły. Te rzucają się na mnie hordami. Każdy chce autograf. Ewentualnie bardzo lubią kości obgryzać. Też opcja. Ale chociaż w tej kwestii mogę się z tym Mordekajem chociaż w pewnej części identyfikować. Jup.
aż taki cieniasto nie jestem, ale... Przepraszam, ale... you get the general idea. To jest... Ja tego faceta tutaj nie widziałam, jak przechodziłam Eric koło Franks niego. Eric Franks do New Haven. Też go nie zobaczyłem, a go szukałem. Maskuje no się. No ja nie, bo ja nawet nie wiedziałam, czego my szukamy tutaj, nie zwróciłam uwagi. Czego? Dobre słowo, to bandyta. No to trzeba poszukać Erika Franksa w New Haven. Och, well. It's crazy. Transport coming years. The commerce grid shows no log of her ever using any of my trade stations. But she must be getting resupplied somehow. Sądzę, że Tanis prowadzi ten bandycki proceder. Zabija tak jak tamtych poprzednich gości, o których mówiła w tym, do swojego, swojego echo. Tak. Sadza ich w różnych miejscach i udaje, że są kimś innym. Nazwał tego gościa Leslie i jest, był bandytą, ponieważ ma ten żeńskie imię i wszyscy się z niego śmiali. Nie pamiętam, czy to było Leslie, czy coś innego. Ale mi to przypomina od razu herbatkę, którą urządził sobie... Creature of the Shadow, czy jakoś tak w tym. Order of the Stick. Order of the Stick. Herbatka? Zebrał wszystkie trupy z okolicy i urządził tym, Tea Party. Tak, w Tea Party, jak małe dziewczynki robią, wsadzają miśki i tak dalej, tam posadzi wszystkie te zwłoki. Tak, classic. Okej, odpalam transport. Yep. Ała. Tuż przed tym, jak uruchomiłeś transport, tak mi strzeliło coś w stawie. To brzmiało jak złamana kość. Wubu się łamie, siedząc przy kąpie. Jeśli coś ci strzela w stawie, sprowadź embargo na broń dla okolicznych żab. Badumsz. Dobra, Kolejny delikwent, któremu nie chcieli wymyślać, jak animować usta podczas kłapania dziobem. Dobra, mamy do znalezienia jakiś kontener. I mamy znaleźć valuablesy Erika. No, kosztowności. Ciekawe, co to będzie, złote puszki z piwem do cholery? No, może. Albo czapeczka na piwo, taka wiesz. No i? Otwórz drzwi, frajerze. Nie, tędy można wyjść. Fajne gogle. Trendy. Widzisz, trzeba być dostatecznie cieniasem, tak jak ja. Patrz, tędy. O matko. Nigdy bym nie wpadła, że przez taką dziurę można przejść. Ciekawe, czy brick się przyciska. Nie, go chyba muszą górą wrzucać. Wiesz, tak, raz, dwa, pff. Wykorzystują działko tego Rolanda po to, żeby wystrzelić Bricka, tak? Tak. Brick Launcher. Ujesz się midżeta. Proszę, midżeta. Oczywiście, że słyszałam midżeta. Na New Heaven są nowe te. It's a trap! It's a trap! SMG, ale badziewne. Na sprzedaż. I belek. Dobra, report to Helena Pierce. Ty, ale tutaj to nawet kulturalnie, bo popatrz. Jest sobie krzesełko, skrzyneczka, radyjko, łóżeczko, nie? Chyba piecyk i kibelek, tak, i kibelek jest oddzielony. Się,
ale tak, ale w tym kibelku ktoś narobił, że tak powiem, na municję do rewolwera i nie chce wiedzieć, co ten człowiek jadł. Wiesz, jeżeli oberwał parę razy amunicją do rewolwera w brzuch, no to wiesz. Tak to się uskładało w środku, mówisz. No. Mówią, że ołów się odkłada w organizmie. Tak. Najczęstsza przyczyna zgonu w tych, w Kielcach, to jest zatrucie ołowiem przez dużą ilość przyjęcia naraz, w sensie ostrze w brzuchu. Raczej żelaza. Jeżeli ostrze. No, racja. Bo ołów to w tym wypadku to dumpster mówię, diving rewolwer. For great justice. Some of the pages are stuck together. Ble. Ale dumpster diving for greater justice. What the... Nurkowanie w koszach. W sumie tych takich dużych koszach, tych się one się nazywają kontenerach. Kontenery. Kolejny kontener. For greater justice, tak? Tam. Też mi greater justice. Tylko na Pandorze przeskakiwanie płotów i kontenerów za jednym zamachem. Tightfit nam pomaga. Tak. Ogólnie lubię patrzeć, jak różne rodzaje przeciwnicy się tłuką ze sobą w różnych grach. Ja weźmie to bawiło w Heretiku. Jak nasyłałem łowców tych siewców zarazy na złych przeciwników. I wtedy ci jeszcze zaraz wyrzynali wszystkich, dokumentnie wszystkich, ponieważ oni byli przesadzeni, jeżeli się nie potrafi unikać dymu. A no AI nie było na tyle rozwinięte, żeby tego dymu unikać, więc no cóż. Och, well. Stali, bili się w tej chmurze takiej toksycznej, nie? I... Yes, suckers. Ktoś tu atakował mnie Sighted, ale nie wiem, gdzie on teraz jest. Zniknął mi nagle. Chyba go rozdeptałam. Przez przypadek. Cicho. Dobrze idę? Dobrze idę. Nie wiem. Sighted na mnie warczy chyba. To na potrafią warczyć? Oczywiście, że tak. No, takie... To się wydawał. Rozumiem, że to jest warczenie. No, a nie? Jak dla mnie to jest skrzypienie. No, to był warkot w jego wykonaniu. Bo to jest jeszcze... To jest inna sprawa, ale jest jeszcze tego jego... To... Nie ma żadnego pojęcia, jak bardzo się jeszcze szczęście się nagrywam. Tak, teraz kolejna dyskusja lingwistyczna, tym razem na temat języka Sighted'ów, tak? Tak. Różnica między i a według W. Doktora o tym napisze chyba.